Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w programie poświęconym filozofii, filozofii szatana i filozofii poszukującej prawdy. Dzisiaj będzie o filozofii szatana, czyli o filozofii Hegla. Hegel to jeden z najniebezpieczniejszych i najbardziej oddziaływujących filozofów. Jeżeli w ogóle można go nazwać filozofem, to jest to czysty plotyn w takiej nowoczesnej, zmodyfikowanej postaci, jeszcze bardziej bliski myśli szatana niż sam plotyn, czyli również bliski kabale. Plotyn zaczyna w ten sposób, że jest jakiś absolut, który uświadamia sobie, że nie jest absolutem, bo nie do końca wie, kim jest, nie do końca wie, co może. No i zaczyna się rozwijać, żeby poznać siebie i poznać swoje możliwości. I dokładnie tak samo zaczyna się filozofia Hegla. Jest tutaj tylko jedna różnica, że w ramach wyłaniania się z jedni absolutu plotyńskiej kolejnych hipostaz wyłaniają się najpierw najbardziej doskonałe hipostazy, najbliższe absolutowi, a później najmniej doskonałe. Natomiast u Hegla jest odwrotnie. Absolut próbuje się uruchomić, próbuje zostać Bogiem i wyłania na najpierw najmniej doskonałą swoją postać, czyli człowieka, i Hegel nazywa to duchem subiektywnym. No jest już myślenie, jest już wola, jest już kreatywność. I później z tego człowieka wyłania się coś o wiele bardziej doskonałego, czyli duch obiektywny, czyli państwo. Zobaczmy, że tutaj jest ta modyfikacja Plotyna, gdzie w miejsce bogów pojawia się państwo, prawda? Jest to taki wkład niemiecki, Hegel był Niemcem, a tak naprawdę bizantyjski, prawda? To jest myślenie w ramach cywilizacji bizantyjskiej, co do której pamiętajmy, że jej źródłem filozoficznym był Plotyn. No i państwo jest ponad człowiekiem, państwo jest doskonalsze niż człowiek, państwo jest bardziej Bogiem niż człowiek. Na to widać w Rosji, to widać w Niemczech, tych państwach, na które oddziaływała cywilizacja bizantyjska i oddziaływał od pewnego momentu również Hegel. I to widać w Unii Europejskiej, prawda? W Unii Europejskiej państwo, to znaczy sama Unia Europejska, jest czymś ponad jednostkami, jest czymś decydującym, czymś ważniejszym. No i teraz, mówi Hegel, z ducha obiektywnego wyłania się najwyższa postać ducha, czyli jakby samobóstwo, i Hegel nazywa to duchem absolutnym. I cóż to jest? Hegel mówi filozofia, w domyśle moja filozofia. My powiemy ideologia, doktryna. Doktryna jest ponad państwem, państwo ma słuchać doktryny. Doktryna jest oczywiście ponad człowiekiem, człowiek ma słuchać państwa, ale w pierwszym rzędzie ma słuchać doktryny. I zobaczmy, że to są takie głębokie echa Platona, prawda? Tam Platon mówi o tym świecie idei, który jest ponad wszystkim, jest najważniejszy. Namówiliśmy, gdy mówiliśmy o Platonie, to mówiliśmy stąd ideologia, prawda? Ideologia jest najważniejsza. I tutaj jest to samo. Ideologia jest najważniejsza. I teraz pytanie, skąd się bierze ta ideologia?
Dlaczego ona jest najważniejsza? No Hegel udziela takiej odpowiedzi, bo to ona jest Bogiem, bo ona jest ponadobiektywna, więcej niż obiektywna. To według niej mamy postępować, nie patrząc na skutki, bo ona jest najdoskonalsza. I teraz są jeszcze jakby dwa wątki, prawda? Jeden wątek znany pewnie wszystkim, teza, antyteza, synteza, prawda? Czyli Hegel mówi, że ta ewolucja ducha przebiega w ten sposób, że jest jakaś myśl, jest jakiś fakt, jakaś sytuacja i musi się pojawić coś zupełnie przeciwnego. Następuje starcie i w wyniku tego starcia powstaje coś pośredniego, coś w wyniku, można powiedzieć dzisiejszym językiem, dialogu, prawda? Dialog prowadzi do porozumienia, porozumienie wynika z ustąpienia obu stron, pojawia się synteza i ta synteza jest doskonalsza niż teza i antyteza, nieważne co jest w tezie, nieważne co jest w antytezie, synteza jest doskonalsza. Synteza bierze to, co dobre, to, co najlepsze w tezie i antytezie, prawda? To można to ująć na przykładzie w ten sposób, że jest katolicyzm, protestantyzm i później synteza, prawda? I później w stosunku do protestantyzmu jest kolejna antyteza i tak chrześcijaństwo przekształca się w istocie w doktrynę różokrzyżowców, w postać kabały, w to, co nazywane jest chrześcijaństwem wodnikowym. I tu uwaga na marginesie. Ja dużo studiowałem filozofię polską, XIX-wieczną, ale najbardziej z przełomu XIX i XX wieku i z okresu międzywojennego. I studiując tą filozofię, byłem przerażony, jak wielkie w Polsce były wpływy Hegla. One niekoniecznie były bezpośrednie. W tym sensie, że powtarzano doktrynę heglowską kropka w kropkę, ale pewne elementy, istotowe elementy z niej brano i one stawały się elementami myślenia Polaków. To było przerażające. Tak nie było tylko w Polsce, tak było w całej Europie. Znaczy to zauroczenie Heglem było, no, niesamowite i zadziwiające. Zadziwiające dlaczego? Dlaczego oni nie widzieli tego całego zła? Znaczy nie mieli wiedzy o Plotynie jako kimś, kto jest niebezpieczny, nie mieli wiedzy o kabale, nie mieli wiedzy o doktrynie masońskiej. Hegel był przedstawiany bardzo pozytywnie, był modny. Zauważmy, że na Heglu, co do tego nikt nie ma wątpliwości i z taką tezą, takim twierdzeniem się nie dyskutuje, bo jest to fakt, na Heglu zbudowany został marksizm. No i jeden z myślicieli z tamtej strony mówił, że w tamtym okresie, w którym dominował marksizm, to był heglizm egzoteryczny, czyli heglizm jawny. Prawda? Czyli zauważmy, że marksizm to jest jedna z postaci filozofii Plotyna. Czy jak to woli, można to ująć inaczej, jedna z postaci kabały, prawda? Tej żydowskiej kabały, z której wyrosła doktryna masonerii, którą zaakceptowała masoneria jako swoją doktrynę. I teraz jeden z myślicieli z tamtej strony mówi, że no, kiedy marksizm umarł, to narodził się heglizm ezoteryczny. Czyli to, co dzisiaj dominuje w tym globalistycznym świecie, to jest dalej heglizm, tylko ukryty, ezoteryczny, czyli ukryty. I dalej jakby myśli się tą doktryną. Znaczy, wróćmy do tematu
Unii Europejskiej, to widać w Unii Europejskiej. Prawda? To widać zresztą w całym tym zmierzaniu do rządu światowego. Państwo ponad jednostką, państwo światowe, ponad państwem ideologia, której to państwo jest absolutnie posłuszne, nie patrząc na skutki. I zobaczmy jedną rzecz. Jest taka myśl Hegla, której się nie uwyraźnia, bo oczywiście Hegla, tak jak Platona czy Plotyna, przedstawia się z tych stron, z takich stron, żeby to wyglądało atrakcyjnie, żeby to nie wyglądało groźnie. No i heglizm to czysty panteizm, prawda? Wszystko jest Bogiem, dokładnie tak jak u Plotyna, prawda? Słowo Bóg tutaj nie pada lub rzadko pada, mowa jest o jakimś absolucie, no na jedno wychodzi, prawda? Tylko że no, ten absolut w początkach i w końcach jakby nie do końca jest Bogiem, ponieważ nie ma wszystkich Bożych atrybutów. Ale w każdym razie Hegel w pewnym momencie mówi, że jeżeli wszystko jest Bogiem, to, co jest Bogiem, ma moc Bożą, o ile wie o tym, że ma tą moc, i uruchomi tą moc. A moc Boża to jest moc stwórcza. Stąd zauważmy, że wciąż podkreśla się w mediach, w szkolnictwie, w kulturze kreatywność. Na kreatywność. Kreatywność to jest właśnie to naśladowanie Boga, to bycie Bogiem, prawda? Nie powtarzam czegoś, co jest dobre, prawdziwe, sprawdzone, mądre, tylko tworzę coś nowego. Nieważne, jakie to jest, prawda? Ważne, że jest, że stwarzam, że zachowuję się jak Bóg, prawda? To w praktyce w wielu perspektywach prowadzi do absurdu, prawda? Zupełnie inna muzyka, która jest zgrzytem nieprzyjemnym dla uszu. Zupełnie inna architektura, gdzie okno jest na każdym innym poziomie, każde okno jest na innym poziomie i budynek nie nadaje się do życia, jest brzydki, ale to jest nowa koncepcja. No i teraz to była myśl na marginesie, bo do czego zmierzam? Hegel mówi, ludzie mają szczególną moc kreatywną. I teraz nastąpiło w historii pewne wielkie niebezpieczeństwo, które zaczęło się namnażać. To znaczy, ludzie zaczęli wierzyć w Chrystusa i zaczęli czcić Chrystusa i zaczęli modlić się do Chrystusa. I teraz każdy z tych ludzi ma jakąś Bożą moc, tylko że to oczywiście jest cząstka Bożej mocy, bo Bóg, bóstwo jest jedno, czyli te parę miliardów ludzi razem stanowi to bóstwo, a każdy człowiek wzięty sam w sobie stanowi tylko cząstkę tego bóstwa, więc ma i cząstkę mocy kreatywnej, mocy stwórczej. Ale ludzie, miliony ludzi przez wieki wierzyło w Chrystusa, modliło się do Chrystusa i nadawało mu moc. I Chrystusa nie było jako takiego. To jest ktoś wymyślony przez ludzi, ale że ludzie mają moc Bożą, moc kreatywną, to ten ktoś wymyślony zaczął być realny i zaczął być bardzo silny, silniejszy od wszystkich innych istot rozumnych, istot bożych. No i tu jest niebezpieczeństwo, że ten Chrystus dominuje, zniewala. Kiedyś miałem kontakty z kościołami satanistycznymi, jak zajmowałem się sektami, to jeszcze było w latach 80. I oni tak tłumaczyli, mówili, że drugim Bogiem jest szatan i że szatan może nam wszystko dać. Ale jeżeli rozmawiałem z takim kapłanem satanistycznym, którym był żeglarzem i
On mówił, proszę szatana o wiatr. A ja się pytam, no i co, zawsze ma pan ten wiatr od szatana? Nie, nie zawsze, bo czasami ten zły Chrystus ingeruje i niweluje prośbę szatana. Czyli Chrystus jest jakimś zagrożeniem, zagrożeniem dla prawdy, wolności, naszej boskości. I Hegel mówi, trzeba go wyeliminować. Trzeba mu zabrać tą moc. Ale jak to zrobić? W prosty sposób. Jeżeli miliony ludzi daje moc Chrystusowi, to jeżeli uderzymy w tych ludzi, jeżeli ich zabijemy lub pozbawimy ich wiary w Chrystusa, relacji do Chrystusa, to Chrystus będzie coraz słabszy i jak ludzie przestaną w Niego wierzyć, to umrze i Go nie będzie. On nie jest realny. Znaczy ludzie też umierają, ale realne nie umiera państwo, nie umiera idea, nie umiera to, co Hegel nazwał filozofię. No i teraz zobaczmy jeszcze sytuację w Polsce. W 1989 roku niby powstało jakieś nowe państwo. Nastąpiło, no przynajmniej werbalne, odcięcie od marksizmu. Już nie wolno było, no wprost, nauczać marksizmu. Natomiast nie dokonano żadnych zmian na uniwersytetach. Na tych uniwersytetach, na katedrach czy wydziałach filozofii, ale także na innych katedrach i w innych wydziałach, dominowali marksiści. I ci marksiści już nie mogli być marksistami, a dalej oni byli, prawda? Dalej byli, dalej wyznaczali swoich uczniów, później ci uczniowie wyznaczali swoich uczniów. I ci marksiści, no, znali tylko dwie filozofie, dwóch filozofów, tak naprawdę, to znaczy Marksa i Hegla, no bo nie da się nauczyć marksizmu i wykładać marksizmu bez znajomości jego ojca, czyli Hegla. I oni stali się heglistami. Po 89 nie było jakiejś mody na Hegla, więc może niektórzy byli wprost heglistami. Ale inni po prostu, no, mówili, że uprawiają jakąś nową filozofię, jakąś nowoczesną filozofię, a tak naprawdę to był heglizm. Jeżeli potrafili się pozbyć myślenia i języka marksistowskiego, to nie potrafili się już pozbyć i pozostawało w nich myślenie heglowskie. Język niekoniecznie. Także Hegel wyznacza dzisiaj świat, wyznacza globalizm. Hegel jest tylko taką postacią plotyna, postacią kabały, która jest doktryną masonerii. I wszystko toczy się jakby według tej filozofii. Termin filozofia oczywiście używam tu w cudzysłowie, i myślenie heglowskie jest myśleniem tego świata. I jest taka tendencja również wśród polskich myślicieli prawicowych, że mówi się o neomarksizmie. No bo w dzisiejszym świecie widać wiele takich zjawisk, takich promowania takich wartości, takich koncepcji, które były właściwe dla marksizmu. Ale to jest nieporozumienie, to nie jest neomarksizm, to jest heglizm. A tak naprawdę to można powiedzieć, że to nie jest heglizm, bo jak się głębiej sięgnie, to jest plotyn, czy jak to woli orfizm, czy jak to woli kabała, to jest ta jedna i ta sama doktryna, wypracowana przez szatana i podetknięta ludziom. Dziękuję bardzo.